Witam Was serdecznie w sklepie Trekmundo. Przygotowaliśmy dla Was informacje o produktach, o które pytacie nas najczęściej. Dlatego zapraszam Was do środka. Zaraz Wasze wątpliwości zostaną rozwiane. Na początku chciałbym powiedzieć kilka słów o marce Climit. Climit jest to amerykańska marka, która cechuje się ogromną innowacyjnością na rynku produktów turystycznych. Pierwszy produkt, o którym chciałbym wspomnieć, to materac Interior X-Frame. Waży on zaledwie 258 gram, czyli tyle, ile szklanka wody i jest podobnych gabarytów. Pytali Państwo bardzo często o proces pompowania tego materacu. Dlatego myślę, że najlepiej będzie to po prostu pokazać. Jak widać, jest to dziecinnie proste. Dodatkowo materac można dopompować załączoną w zestawie pompką przez drugi zawór, który służy również do regulacji ciśnienia wewnątrz materacu. Dzięki zastosowaniu technologii opartej o body mapping możliwa była redukcja gabarytów, jak i masy materacu. Kolejnym materacem jest Static V. Waży on 514 gram. I zastosowano w nim technologię V-Komór. Dzięki niej zmniejszono cyrkulację wewnętrzną powietrza, a co za tym idzie, utratę ciepła, przez co jest on bardzo komfortowym materacem. Zdecydowanie najwygodniejszym materacem z całej serii produktów Climit jest Insulated Static V-Lite. Dzięki dodatkowo zastosowanej technologii, którą jest syntetyczna warstwa izolacyjna, może on sprawować się w każdych warunkach, o każdej porze roku. Waży on co prawda 556 gram, ale jest zdecydowanie najbardziej komfortowy z wcześniej wspomnianych materaców. Ostatnim z kolei produktem jest plecak Motion o pojemności 35 litrów. Jest on bardzo lekki, bo waży zaledwie 700 gram. Zastosowano w nim też wodoodporne zamki. Producent pomyślał także o poprawie komfortu, przez co przeniósł środek ciężkości plecaka bliżej naszych pleców, dzięki czemu jest on zdecydowanie wygodniejszy podczas trekkingu. Ostatnim ciekawym akcesorium, który został wyposażony ten plecak, jest poduszka powietrzna, co bezpośrednio też przekłada się na poprawę komfortu. Możemy dopompować plecak bez ściągania go z pleców. To ja pompuję. Zapraszam Was też do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym opowiem o turystycznych ciekawostkach. Czyli o tym, czy możemy bezpiecznie pić wodę z kałuży i jak naładować nasz telefon za pomocą ognia. To by było na tyle. Dzięki, do zobaczenia.